Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Aktywny niż Egon, który wczoraj znajdował się nad Francją, dziś dotarł do Polski. W wielu regionach przyniósł intensywne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. No i wszystko wskazuje na to, że również w nadchodzący weekend będzie pochmurno, a na znaczną poprawę pogody możemy liczyć dopiero w poniedziałek. Natomiast dzisiaj w nocy na wschodzie, na południu i w centrum dużo chmur z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura na północy i w centrum od 0 do minus 2 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej, a właściwie powrót mrozów. Na wschodzie i na zachodzie kraju, tutaj od minus 3 do minus 5 stopni Celsjusza. Jutro będzie podobnie. Taka pochmurna pogoda z opadami śniegu utrzyma się na wschodzie i na południu kraju. Po południu zachmurzy się również na północy i tam także zacznie padać śnieg. Temperatura w przedziale od 0 do minus 2 stopni Celsjusza. W naszym regionie dzisiaj wieczorem pochmurno i okresami może popadać śnieg. W dalszej części nocy zacznie przejaśniać się od zachodu i śnieg będzie padał jedynie na wschodzie regionu. Na termometrach zobaczymy od minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza. Jutro o poranku sporo przejaśnień, ale po południu zachmurzy się i śnieg znowu zacznie padać na północy i na zachodzie naszego regionu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 bądź minus 1 stopień Celsjusza. Ciśnienie rośnie. W niedzielę nadal pochmurno, okresowo popada śnieg. W poniedziałek możemy liczyć na przejaśnienia. Nie powinno padać, wraca jednak mróz. We wtorek chwilowe rozpogodzenia, ale coraz zimniej. W nocy na termometrach zobaczymy od minus 5 do minus 6 stopni Celsjusza. Teraz to już wszystkie informacje, a na kolejne zapraszam Państwa po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.